Witam i zapraszam do naszego kolejnego rozważania. Dzisiaj o dźwiganiu ciężarów. To niesamowite, ile jest obecnie rzeczy jednorazowego użytku. Pamiętamy stare dobre czasy, kiedy moja mama cerowała mi skarpetki. Pamiętasz to stare powiedzenie? Zaszyj dziurkę, póki mała. Co jeszcze? Opakowanie. Kupujesz coś, co jest zawinięte w kolejne warstwy skomplikowanego opakowania. Każda z tych warstw zostaje podarta i wyrzucona. Jednorazowe kubki do kawy, pieluszki, płaszcze przeciwdeszczowe. Żyjemy w świecie jednorazowego użytku. A kolejna rzecz, która staje się jednorazowa, to relacje. Jesteśmy zajęci. Musimy prowadzić własne życie. Tak więc, kiedy relacja staje się odrobinę trudniejsza, po prostu ją eliminujemy. Wydaje się, jakbyśmy czasami prawie zapomnieli, jak to jest trwać, przeczekać najgorsze. Jak sobie nawzajem pomagać. Jak nieść jeden drugiemu ciężary. O nie, to zbyt ciężkie. Jezus chciał nosić nasze ciężary. Dawał nam szansę, abyśmy mogli odpocząć. I kiedy my robimy to dla innych, mimo że jest to często dla nas ciężkie i bolesne, kiedy robimy to dla innych, jesteśmy dla nich jak Jezus.